Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w piątkowy poranek i dzielę się fragmentem z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział, 9 wiersz. Pan mówi, zwrócę się ku wam, rozplenię was i rozmnożę oraz umocnię przymierze moje z wami. I fragment z listu Pawła do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 16. Z Chrystusa całe ciało spojone rośnie i buduje siebie samo w miłości. Pan Bóg daje obietnicę narodowi wybranemu, że ten naród się rozpleni, rozmnoży. No, rozpleniają się chwasty i to dość intensywnie. I może właśnie dlatego tłumacz użył takiego słowa, bo naród izraelski faktycznie rozmnażał się, powiększał, zdobywał coraz większe wpływy i w czasach świetności królów Dawida i Salomona właściwie osiągnął swój szczytowy rozwój, historycznie rzecz oczywiście ujmując. Natomiast mamy też tą Pawłową obietnicę, że z Chrystusa całe ciało spojone rośnie i buduje samo siebie w miłości. No jak to jest? Faktycznie chrześcijaństwo, Kościół chrześcijański jako to ciało Chrystusa w różnych swoich przejawach przez długi czas rozwijał się, można powiedzieć wręcz rozpleniał się. Ta misja czasami była też prowadzona ogniem i mieczem, co akurat chyba zbyt chrześcijańskie jednak nie było. Niemniej Kościół chrześcijański przez długi, długi czas się rozwijał. No jak mamy dzisiaj? Dzisiaj nie bez powodu na scenerię do nagrania codziennika biblijnego wybrałem pusty kościół z pustymi ławkami, dlatego że odnoszę wrażenie, i to nie jest tylko moje wrażenie, ale potwierdzone badaniami w społeczeństwie polskim i innych społeczeństwach, że jednak jesteśmy w rzeczywistości zeświadczenia coraz bardziej intensywnego, coraz bardziej intensywnej sekularyzacji, czyli mamy do czynienia z odejściami z Kościoła i to takimi odejściami czasami spektakularnymi, a czasami cichymi, czasami po prostu ktoś w Kościele jest, jest ochrzczony, jest częścią ciała Chrystusowego, no ale już później się nie udziela. W niedzielę można robić szereg różnych innych rzeczy, niekoniecznie uczestniczyć w nabożeństwie, a modlitwa, lektura Biblii pozostają gdzieś zupełnie na takim całkowitym marginesie zainteresowań. To jest właśnie to zjawisko zeświadczenia, z którym mamy do czynienia. Często też kościoły, duchowni niejednokrotnie sami intensywnie pracują na to, żeby ławki w ich kościołach jako budynkach były najzwyczajniej w świecie puste, ale tych przykładów akurat tutaj nie chcę mnożyć i poświęcać im zbyt wiele uwagi. No, taką mamy rzeczywistość. To jest rzeczywistość, którą w kontekście przemian społecznych i obyczajowych u schyłku lat 60. ubiegłego wieku zauważył ówczesny profesor Józef Ratzinger, teolog, późniejszy papież Benedykt XVI, i on to opisał, że kościół przyszłości to będzie pewnie kościół gorliwych, zaangażowanych, ale jednak małych grupek. I to, co 50 lat temu Ratzinger napisał, dzisiaj także w naszej polskiej rzeczywistości coraz bardziej wydaje się potwierdzać. Więc wizja jest może mało optymistyczna, troszkę może łagodzi ją to, że luteranie najbardziej w świecie rozprzestrzeniają się i mają coraz lepsze statystyki na przykład w Tanzanii, w Afryce. Może pocieszeniem będzie to, że kościoły ewangelikalne, między innymi zielonoświątkowe w świecie, ale też i w Polsce odnoszą takie wrażenie, się rozrastają. I chrześcijaństwo w takiej ewangelikalnej formie staje się w jakiś sposób bardziej intensywne i opiera się tym tendencjom właśnie sekularyzacyjnym, zeświadczeniowym. Może to będzie jakieś pocieszenie, może nie. Pytanie pozostaje, co ty, co ja, co my możemy zrobić. Myślę, że możemy zrobić to, do czego Kościół, my jako Kościół jesteśmy powołani, głosić Ewangelię swoim przykładem, swoim zachowaniem, nie tylko słowem, składać dobre świadectwo, my jako duchowni sprawować sakramenty, do których wszyscy mamy przystępować, no ten jednorazowy, niepowtarzalny sakrament chrztu, a drugi powtarzalny oczywiście sakrament ołtarza, Komunii Świętej, i składać dobre świadectwo, być dobrym chrześcijaninem, zapraszać do spotkania z Chrystusem, zapraszać do poznawania Go po to, by stawał się coraz bardziej obecny,
i ta Jego obecność by była odczuwalna w naszym życiu, w naszym doświadczeniu wiary. Wbrew wszelkim tendencjom, wbrew negatywnym opiniom, to jest nasze zadanie, składać dobre świadectwo, świadectwo wiary, świadectwo przywiązania do Ewangelii, że to nie jest tylko księga, którą czytamy, ale księga, zgodnie z którą żyjemy. Bez narzucania, bez przemocy, bez kategoryzowania ludzi na lepszych i gorszych. Jezus do wszystkich podchodził z miłością, bez wytykania palcami. No chyba, że to byli faryzeusze. Więc nie bądźmy faryzeuszami w głoszeniu Ewangelii. Bądźmy jak Jezus, bądźmy Jego uczniami. Czerpmy z Niego przykład. I jestem przekonany, że skoro Kościół jest rzeczywistością Ducha Świętego, no to będzie tak jak z narodem izraelskim w III Mojżeszowej, że się będzie wręcz rozpleniał, rozmnażał. I że to ciało Chrystusowe, czyli Kościół, będzie rosło i samo siebie budowało w miłości, pomimo wszelkich negatywnych czy przeciwnych wręcz tendencji. Tego serdecznie, gorąco życzę. Życzę też dobrego, radosnego, błogosławionego i mimo wszystko pełnego optymizmu dnia. Zostańcie z Bogiem.